Aktualny wicemistrz świata Jan Niepomniaszcz został zaskoczony bardzo agresywnym gambitem wołżańskim, którego praktycznie nie widujemy na najwyższym poziomie. No i zobaczcie, co wydarzyło się dalej. Nastąpiło tutaj posunięcie skoczek C3, powymieniało się w centrum szachownicy, no i biały zagrał posunięcie B3, żeby rozwinąć sobie po prostu gońca. Ale zauważcie, że białemu zabrakło odwagi, żeby przyjąć tę ofiarę pionka. No i czarny przejął tutaj inicjatywę, zagrał hetman B6, wieży oczywiście zbić nie można, więc w partii goniec B2, goniec czarnego się zaktywizował, no i tutaj ten hetman białego coś nie może sobie znaleźć miejsca i Nepo no stwierdził, że coś ta pozycja w złym kierunku idzie, więc zbił tego gońca. Czy to była podstawka? Nie, bo po wieża F7 ten hetman nie ma gdzie uciekać, no i partia zakończyła się trzykrotnym powtarzaniem ruchu.